27 sierpnia, już po raz siódmy, w Łańcucie odbył się uliczny bieg Łańcucka Piątka. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie Łańcut Biega oraz Mosir Łańcut. Ten sportowy event od lat wspiera miasto Łańcut, Rzeszów, Muzeum Zamek, a także Centrum Medyczne. Trasę biegu wyznaczono alejkami Parku Zamkowego. Organizatorzy przygotowali kilka kategorii dla dorosłych. Zorganizowane zostały także biegi dla dzieci. Łącznie wystartowało blisko 120 uczestników. Przed startem głównym siłownia Just Fit przeprowadziła rozgrzewkę. Takie wydarzenia to nie tylko promocja biegania w Łańcucie, ale także propagowanie aktywnego stylu życia. A w dzisiejszych czasach takiego nam brakuje. Impreza w Łańcucie ma swoich fanów w różnych częściach Podkarpacia. Wspiera ją m.in. samorząd Rzeszowa. My jako miasto Rzeszów nadaliśmy patronat honorowy właśnie dlatego, że jest bardzo ważną imprezą. My promowaliśmy tę imprezę również w naszych autobusach miejskich, czyli jest bardzo dużo uczestników, naszych mieszkańców Rzeszowa, ale oczywiście też tutaj krajanów, czyli mieszkańców Łańcuta, którym bardzo zazdrościmy tego parku, w którym ten event dziś się odbywa. Mimo wysokiej temperatury, która panowała tego dnia, w tegorocznej edycji najlepszym biegaczem okazał się Adam Czerwiński z Wieliczki, pokonując trasę w niespełna 15 minut. Wynik zaskoczeniem, ale to z powodu mocnego rywala, który nie odpuszczał na krok, a nawet ostatni kilometr ruszył bardzo mocno. Ciężko było mi utrzymać, ale jeszcze się zmotywowałem, zmusiłem na mocny finisz do, powiedzmy, ostatków sił. No i wynik poniżej 15 minut, no to jest tutaj bardzo dobrym na tej krętej, szutrowej trasie. A jak wyglądały przygotowania? Jakby to nie był mój docelowy start, tylko tak powiedzmy z treningu. Przygotowuję się na mocny bieg 5 km we Francji 1 października. A tak to jestem takim pacemakerem, zającem tak zwanym. Jeżdżę po Europie i rozprowadzam biegi zawodnikom na dystansie 1500 metrów. A biegi uliczne to zawsze taka moja taka miłość, do której chętnie wracam, która nie rdzewieje mimo upływu lat. W siódmym ulicznym biegu zmierzyli się również pani Barbara, pan Tomasz oraz pan Robert. Super emocje, naprawdę warto biegać. Jak wyglądały państwa przygotowania? No ja praktycznie po miesiącu przerwy od biegania dzisiaj wystartowałem, ponieważ miałem drobną kontuzję kolana, więc praktycznie tak z marszu można powiedzieć. Przyjechałem za 5.12, zapisałem się i wystartowałem. Często państwo biorą udział w takich wydarzeniach? W sumie mój 7. medal, także... Ja od czasu do czasu, ale biegam codziennie dla siebie, nie wyczynowo, tylko rekreacyjnie i mi to sprzyja przyjemność. No ja tutaj staram się biegać tylko jak czas pozwoli, wyszukuję tylko w kalendarzu jakieś lokalne wydarzenia, czy też tutaj gdzieś dalej w Polsce, no i staram się w miarę często startować. Na zakończenie w każdej kategorii wiekowej zostały rozdane nagrody, dyplomy oraz trofea. 3 pierwsze miejsca w kategorii Open otrzymały nagrody finansowe, które wręczyli burmistrz miasta oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie.